Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Marcin Kowalski, wykładowca akademicki na Politechnice Warszawskiej, filia w Płocku i kandydat do Rady Miasta Płocka z ramienia Trzeciej Drogi, a dokładniej z Polski 2050. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Marcinie, postuluje pan, żeby w Płocku powstał akademicki Płock. Skąd ten pomysł i na czym on polega? Tak, raczej tak naprawdę ja już myślę, że ten akademicki Płock w pewien sposób istnieje, tak? Bo tutaj no, w Płocku mamy cztery uczelnie wyższe. Jedną z nich jest Politechnika Warszawska. Chodzi mi bardziej, moje założenie wynika z tego, że potrzebujemy rozwoju. Tak? Cieszy mnie bardzo ta dyskusja, która, że tak powiem, od dłuższego czy niedalekiego czasu, że tak powiem, jest bardzo, bardzo taka silna nawet. Jeszcze raz powtórzę, cieszy mnie to, tylko myślę, że warto w tej dyskusji nakierunkować się na rozwój, tak? I żebyśmy się skupili na rozwoju i poprawie tego, co oczywiście jest, bo oczywiście nie możemy mówić, że wszystko jest idealne, bo jeżeli tak będziemy mówić, no to już jesteśmy, nie chcę powiedzieć, przegrani, ale to nie jest ten kierunek. Więc moje propozycje są, czy dotyczą tej rozwoju akademickości, tak, żebyśmy promowali płockie uczelnie. No tutaj jakby może najbardziej chcę mówić o Politechnice, bo jakby jestem z tego... Naturalnie związany. Tak, naturalnie związany, więc jesteśmy też jedyną uczelnią techniczną w Płocku, a myślę, że też każdy sobie zdaje sprawę, że potrzebujemy inżynierów, że tak naprawdę wszystkie... Może spójrzmy, że ile firm jest w Płocku, tak, które tak naprawdę no, potrzebują tych inżynierów i to zapotrzebowanie jest ogromne. Więc musimy o tym myśleć, musimy myśleć o kształceniu jak największej liczby tych inżynierów. Jeszcze myślę, że też ważne jest to, żebyśmy myśleli może w takich kategoriach, żeby przyciągać ludzi, czyli musimy promować, bo często mówimy, że z Płocka wyjeżdża dużo ludzi, tak, ale no będą wyjeżdżali. Ja sam jestem tego przykładem. Wyjechałem stąd, studiowałem w Krakowie, za granicą, pracowałem wiele lat za granicą, no ale wróciłem z takim dużym, uważam, doświadczeniem i wiedzą. I teraz tak naprawdę to też taki mój pomysł na podzielenie się tym. Tak, to też ten pomysł na start w tych wyborach samorządowych do Rady Miasta, aby podzielić się tym doświadczeniem. I jednym z tych jest akademickość. Tak więc promocja akademickości. Musimy łączyć miasto, przemysł i uczelnie. Tak? Te silne związki. Musimy tutaj dawać pomysły, ale mieć też finansowanie, a później te pomysły wprowadzać w życie. Tak więc tych pomysłów, nawet takich prostych, zaczynając od uaktualniania czy wprowadzania nowych kierunków. Teraz myślę, że warto wspomnieć o tym, że są nowy kierunek przemysłowe zastosowania informatyki. Tak? Wiele procesów technologicznych jest teraz sterowanych. No, opiera się to na informatyce i to jest też, że my słuchamy przemysłu. Chcemy, że tak powiem, współpracować z nimi i dawać im to, czego oni potrzebują. Tak? To są te kierunki rozwoju. Chcemy stawiać na technologie nisko- i zeroemisyjne. Chcemy stawiać na paliwa syntetyczne, na oleje przyjazne środowisku. To tutaj, tak powiem, sam tym się zajmuję, więc przy współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Trondheim i Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Sintef w Norwegii. Tak więc to też jest ścisła współpraca. Też jest wodór. Sam też jakby... No, ostatnio byłem na stażu w Politechnice Federalnej w Lozannie, gdzie też zajmowałem się wpływem wodoru na zużycie materiału. Więc to są takie aspekty, które gdzieś chcemy implementować w naukę, tak żeby później przemysł mógł z tego korzystać. Jeszcze myślę, że też odnawialne źródła energii. Na Politechnice mamy instalację kolektorów, instalację fotowoltaiczną, mamy instalację pomp ciepła gruntową z wymiennikami ciepła, więc te możliwości są i chcemy to rozwijać, ale oprócz tego... Trzeba wykorzystać potencjał, tak, jaki Płock, tak, już akademicki Płock już ma. Właśnie, dlatego już mówię, że ten akademicki Płock w jakiś sposób istnieje, ale musimy, że tak powiem, pchać to do przodu, tak? No bo jeżeli się zatrzymamy, no to tylko się będziemy Kto już stoi cofać. W miejscu, ten się cofa, no niestety tak, tak jest. Tak to jest, więc... No ale musimy się promować, tak? Musimy ściągać ludzi z zewnątrz. I to jest, myślę, że też musimy się nastawić na to.
współpraca z miastem, większe finansowanie i realizacja tych pomysłów. Tutaj też nasze jakieś pomysły są, chociażby od takich małych, być może zaproponować przystanki z nazwami uczelni w Płocku. W wielu miastach to jest, u nas tego nie ma. Być może próbować ściągać młodych ludzi z obywatelstwem bądź z korzeniami polskimi z innych krajów i wtedy jakby organizować im jakieś stypendia, tak? Może to też ten kierunek. Warto też wspomnieć o reklamach, jakby żeby to miasto reklamowało polskie uczelnie, ale też Orlen, żeby zaangażować tak naprawdę dużą firmę, która jest tutaj, korzysta z naszych zasobów, bo de facto z zasobów ludzkich, ale i tak naprawdę zasobów naszego miasta, bo ono jest częścią tego miasta, więc uważam, że ta odpowiedzialność, społeczna odpowiedzialność Orlenu mogłaby być większa, więc też widziałbym promocję chociażby naszych uczelni, czy na stacjach Orlenu w całej Polsce, chociażby, żeby ludzie wiedzieli, że takie uczelnie są i mogą tu studiować. Tak więc jakby tych pomysłów troszeczkę jest, o wszystkich trzeba rozmawiać, bo to nie jest tak, że ja sobie tutaj przyjdę, powiem i to się stanie. No to jest to działanie ma zachęcić innych też do działania, czy te rozmowy i wspólne działanie, bo tylko, że tak powiem, w grupie, czyli tej zachęcić wiele osób, które będą podzielać te argumenty i będą chciały to wspólnie wprowadzać. Nawet o nich podyskutować, bo dyskusja też pobudza myślenie i kreatywność, więc od tego należałoby po prostu zacząć. Tylko od dyskusji musimy zaczynać, oczywiście, ale też nie możemy trwać wiecznie, bo jeżeli będzie trwała wiecznie, to po prostu to jest też troszeczkę strata czasu, tak? Musi być pomysł, ja to mówię, finansowanie i decyzja, działanie, tak? Bo tak to dyskutować, to taki klub dyskusyjny by nam się zrobił i nic z tego dalej nie będzie, więc miejmy nadzieję, że wspólnymi siłami, jeszcze ja tak będę zawsze powtarzał, uczelnie, przemysł i miasto. Musimy łączyć te siły, dawać to, co jest najlepsze. Myślę, że Politechnika ma ku temu potencjał. Są programy chociażby, to też może przejdziemy do tego później, ale parki kieszonkowe, tak? Politechnika opracowała wiele parków kieszonkowych dla miasta, tak? Ostatnio też opracowała tutaj rozbudowę zoo. Więc jesteśmy obecni tu i chcemy być obecni bardziej, mocniej, tak? Chcemy dawać to, co mamy najlepsze i to będzie tak naprawdę dla nas wszystkich, dla wszystkich dobra, tak? Bo to jest ten kierunek, więc mam nadzieję, że ten cały nasz akademicki Płock będzie wpływał na rozwój miasta, bo im więcej młodych ludzi, tym miasto jest, że tak powiem, żywsze, tak? Jest więcej energii, więcej się dzieje. I miasto się po prostu rozwija. I to z korzyścią dla wszystkich. Tutaj rozmawialiśmy troszkę przed programem i mówił pan o zmianach komunikacyjnych w Płocku. Jakie te zmiany muszą być? Znaczy tutaj tak, ja też mam taką propozycję, oczywiście jest to ambitny projekt, myślę, że bardzo ambitny, ale jako miasto nowoczesne myślę, że musimy stawiać na też ambitne projekty. Tutaj chciałbym nawiązać troszeczkę do, bo jest taki program dla uczelni właśnie, Dyplom Płocka, organizowany przez miasto Płock i jakiś czas temu była taka praca magisterska o stworzeniu przystanku kolejowego przy ZOO. Ja chciałbym pójść dalej, stworzyć PKM, Płocką Kolej Miejską. Marzy mnie się i wierzę, że to można zrealizować. Wykorzystanie infrastruktury, którą mamy, infrastruktury kolejowej. Nie musimy budować niczego innego, a wybudować tylko przystanki. Wybudować przystanek. Przykładowo, oczywiście to jest też, żeby poddać to pod dyskusję, żeby zobaczyć, jak też ludzie to widzą, tak? Przystanek Stoczniowiec, oczywiście kolej od Radziwia, czy nawet od Łącka, żeby ci ludzie, że tak powiem, też z okolicy mieli możliwość dostania się do Płocka. Czyli przystanek Stoczniowiec, tam jest centrum handlowe, dalej przystanek ZOO, przystanek Słoneczna, Międzytorze, kolejny dworzec kolejowy, później Bielska, cmentarz komunalny, Trzepowa, a może nawet od drugiej strony Orlenu
przystanek przy Orlenie. Tam też będą, to są te nowe instalacje, które są budowane od strony Trzepowa. Tam też będzie dużo, dużo więcej ludzi pracować, którzy będą no, potrzebni do obsługi tych instalacji, więc może to też byłby pomysł połączenia, że tak powiem, poprzek tego Płocka. No właśnie, to jest ciekawe, bo kiedyś był pomysł za poprzedniego prezydenta linii tramwajowej, która miała prowadzić wzdłuż tej głównej arterii od Podolszyc aż do Alei Kobylińskiego chyba we wstępnym chyba etapie, a później jeszcze w stronę Orlenu, tam Łukasiewicza w stronę Orlenu i chyba wokół Podolszyc jeszcze jedna linia miała iść. A tutaj pana koncepcja zupełnie stronę. Chodzi mi o to, że jeżeli byśmy musieli budować, czy jeżeli byśmy chcieli budować tramwaj, to musimy stworzyć całą infrastrukturę od nowa. Początku, tak jest. Tak, więc tutaj też jedziemy teraz, że tak powiem, główną arterią, no jest mnóstwo tam nowych nasadzeń, krzewów, drzew, tak? To wszystko byśmy musieli zniszczyć. Oczywiście przy linii tramwajowej to chyba jeszcze problemem było ukształtowanie terenu, że w którymś tam momencie jest pod górę, lekko i ten tramwaj chyba nie bardzo mógłby tam być, trzeba by było trzeba było to przebudować. No tutaj infrastrukturę mamy gotową. Ja też wierzę głęboko, że w przyszłości uda nam się zbudować trzeci most. Że tak powiem z tej strony, od strony Orlenu, który... W planach jest chyba z 20 lat już. No właśnie, wiem, tak, chyba to 90 lata, początek 90-tych, jak nie wiem, czy 94, 5, jak gdzieś patrzyłem, to takie daty się pojawiają, ale uważam, ten most jest koniecznością. Kiedy go się uda zrealizować, nie wiem, ale wierzę głęboko, że to nastąpi. Wtedy wyprowadzenie tej, że tak powiem, sekcji towarowej, ten transport towarowy, plus oczywiście tam, żeby był też oczywiście most drogowy, no ale wtedy ta infrastruktura, znaczy i teraz, jeżeli nawet te pociągi towarowe jeżdżą, to nie znaczy, że nie można by było wykorzystać, Więc oczywiście. Jakby infrastruktura nam już w cudzysłowie odpada, nie musimy tworzyć nowych torów, tak, nie musimy o to zabiegać, kwestia oczywiście później ich wykorzystania, jak to miałoby wyglądać, ale wystarczyłoby nam, mam nadzieję, przy pozyskaniu funduszy europejskich wybudować przystanki i stworzyć i tak naprawdę zakupić tabor kolejowy, tak? Więc nie wiem, ja zachęcam ze swojej strony do przemyślenia oczywiście tego pomysłu. Myślę, że to z wieloma osobami gdzieś dzielę się tym pomysłem, no to muszę przyznać, że jest to naprawdę duże zainteresowanie, ale jak to w rzeczywistości będzie, no... Czas pokaże. Tak? Pomysł niewątpliwie bardzo ciekawy i myślę, że też trochę by tych naszych korków w Płocku rozładował. No myślę, że tak. To tak by było. Też dałoby też połączenie, i tak mówię, może z Orlenem, ale też powiedzmy z jednej strony Proboszczewice, z drugiej strony Łąck, Trzepowo, więc też możliwe, bo to też nie chodzi o to, żeby teraz to wyjeżdżało bardzo daleko poza miasto, ale te najbliższe miejscowości myślę, że dałoby radę włączyć, oczywiście przy jakby to, trzeba było to wszystko przemyśleć, jak to miałoby wyglądać, ale no... Taka moja propozycja. To jest oczywiście jedna taka no, ambitna, tak? Bez wątpienia. No, nie da się to, że tak powiem, już naraz wybudować, ale też jako Politechnika zawsze też moglibyśmy się w taki proces włączyć i też, że tak powiem, dzielić się swoim doświadczeniem no, i tym potencjałem naukowym i inżynieryjskim. Tak, więc... Płock nie tylko ma problemy komunikacyjne, co widać, zwłaszcza u nas w godzinach szczytu, ale jest też miastem o stosunkowo niewielkiej ilości zieleni, bo na obrzeżach mamy jej spora. Jeżeli chodzi o centrum, no to właściwie nie mamy parków w ogóle oprócz północnego. Jaki na to ma pan pomysł? Znaczy, no to też jest trudny temat, niewątpliwie. Ja, żeby, że tak powiem, zaradzić temu, czy tym problemom, no bo potrzebujemy zieleni. To niewątpliwie, to tak zawsze będę mówił, że zieleń uspokaja, tak, ale... Ale zwłaszcza w mieście jest po prostu potrzebna, bo mamy wyższą temperaturę, mniejsze nawodnienie tutaj terenów zielonych, więc to niewątpliwie jest potrzebne. Potrzebujemy. Potrzeba nam też większych parków. No zawsze rozchodzi się o teren, tak, więc też ja ze swojej strony... Zawsze jestem też takim wyznawcą małych kroków i może zacznijmy nawet od tych parków kieszonkowych. I tutaj chciałbym, że tak powiem, nawet powiedzieć, jest te skrzyżowanie Maneżowej ze Strzelecką. W tamtym tygodniu udało mi się z panem Marcinem Krupińskim złożyć
projekt obywatelski właśnie stworzenia, tam jest działka miejska, stworzenia parku kieszonkowego. To taka mała nasza odpowiedź na to przy zaangażowaniu też, że tak powiem, osób z tego osiedla, z którego sam tam gdzieś jestem, więc to też taka odpowiedź. Oczywiście też potrzeba nam większych parków, ale to też musimy rozmawiać w większym gronie, tak? I mam nadzieję, jest przewidziany też park Międzytorzy, tak? Gdzieś pojawia się, więc wierzę głęboko, że to uda się zrealizować. Jeszcze takie moje spojrzenie jest na to, żebyśmy wykorzystywali te działki miejskie, które są niekoniecznie zawsze na budowę nowych bloków. Tak, bo budowa nowych bloków oczywiście, że jest ważna, potrzebujemy ich. Przynosi miastu pieniądze. No właśnie, ale też myślę, że misją miasta nie zawsze jest, że tak powiem, w pełni taki zysk ekonomiczny na wszystkim. Oczywiście, że potrzebujemy, budżet musi się spinać, tak? To też jest ważne, ale nie wszystkie może te działki, jeżeli gdzieś już mamy dużo bloków, a pozostaje jeszcze jakaś działka, może niekoniecznie Trzeba ją zabudować. Może właśnie wiem, że nie będzie zysku ze sprzedaży, tak? Bo tak naprawdę zrobienie parku to są dodatkowe koszty. Nie dość, że inwestycja jako park, tak? Ale później ten park trzeba też utrzymać, więc to też zdaję sobie z tego sprawę, że są koszty, ale musimy myśleć o całym społeczeństwie, tak? Takie parki są nam po prostu potrzebne. No, nie możemy żyć, że tak powiem, tylko blok przy bloku, więc do tego też, że tak powiem, szerszej trzeba dyskusji, tak? I mam nadzieję, że zaczynając chociażby od takich parków kieszonkowych, że tak powiem, gdzie się da, zróbmy taki park kieszonkowy, to już będzie coś. A później myślmy też o tych większych parkach, żeby gdzie to możliwe, to i są możliwości ku temu, czy wykupienie jakiejś działki, czy miasto posiada taką działkę, to żeby myśleć też, że obok tych bloków muszą być parki. I to mi się, że tak powiem, podoba troszeczkę właśnie jak pracowałem w Stanach Zjednoczonych, tam kiedy deweloper stara się o budowę jakiegoś osiedla, zawsze musi myśleć o parku. Automatycznie, kiedy dostaje pozwolenie, on musi wyznaczyć obszar na park, więc to takie informacje, jak właśnie rozmawiałem z osobami tam mieszkającymi, to takie informacje mnie przekazywały. To fajnie, więc by było, gdyby u nas też był taki tak, wymóg. Tak, to albo właśnie chociażby zrobienie terenów zielonych na dachach na przykład. Jakbyśmy z lotu ptaka patrzyli, a tutaj dachy Płocka, gdyby się zazieleniły, to też myślę, że to byłoby z korzyścią i dla mieszkańców, i dla klimatu. Każdy pomysł, który zwiększa ilość zieleni w Płocku, będzie bardzo dobry, naprawdę. Warto podjąć na ten temat dyskusję. Tak. Wy jako trzecia droga w tej kampanii macie jeszcze dwa ciekawe projekty, które mnie osobiście zainteresowały. Mowa oczywiście tutaj o Centrum Nauki i Edukacji oraz o Płockim Centrum Strzeleckim z nauką survivalu. Tak, dokładnie. No tutaj to są tu, że tak powiem, no pomysły trzeciej drogi, no ale tu jakby trzeba, że tak powiem, oddać i ubrać naszego kandydata na prezydenta, Tomka Kominka, tak więc to są, że tak powiem, jego tutaj pomysły, z którymi ja się osobiście bardzo identyfikuję i zgadzam, bo uważam, że to są świetne pomysły. No, a szczególnie te Centrum Nauki i Edukacji, no to tu już jestem, że tak powiem, jeżeli to by się udało zrobić i to naprawdę jest świetny pomysł na, ja to tak mówię, stworzenie tego łańcucha, tak? Bo to te centrum to taka podstawa pod naszą nawet akademickość w Płocku, tak? Że będziemy zachęcać młodych ludzi do tych spraw naukowych, do tych spraw technicznych i plus to jest też jakaś rozrywka, tak? Spędzenie miło czasu i dla rodziców, i dla dzieci, więc jestem. I pomysł na ściągnięcie też i ludzi do nas, oczywiście, bo to przecież bo będą z innych atrakcje, miast. Tak, po co mają czekać w kolejce gdzieś tam do Warszawy, tak, gdzie nie można się dostać, jak można i u nas zrobić. Ja widziałam, że to wstępnie tak jest planowane na terenie cukrowni Borowiczki. Tam te budynki są przepiękne, po prostu loftowe. Teren ogromny. Gdyby faktycznie tam udało się pozyskać jakieś dofinansowanie i zrealizować ten projekt,
prostu. Myślę, że to byłby fenomenalny. Myślę, że tak. Jeżeli to ten, tak, w cukrowni mamy ten budynek, tak, ten z czerwonej cegły, tak jak pani powiedziała, loftowy i naprawdę to jest świetne miejsce na realizację tego pomysłu i wierzę głęboko, że naprawdę uda się go w przyszłości zrealizować. Tak więc to też... Ja się bardzo mocno pod tym podpisuję, bo tak jak mówię, to jest dla mnie każdy sposób edukacji, nauki dla tych najmłodszych, dla nas wszystkich tak naprawdę, no bo jestem z tym bardzo związany i uważam, że nauka, zdobywanie wiedzy daje nam szersze perspektywy. Tak jak podróże nas kształcą, tak samo ta nauka daje nam takie możliwości samodzielnego myślenia, tak, patrzenia z różnej perspektywy na różne problemy i rozwiązywania tych problemów, tak? Tak więc dlatego zawsze każdą taką inicjatywę to będę wszystkim wspierał, tak? Bo to jest naprawdę super. A jeszcze te centrum survivalowe, to też myślę, że przeniesienie z obecnego miejsca tej strzelnicy, którą też wiele osób gdzieś tam powiedzmy narzeka na umiejscowienie, na tą lokalizację, to też myślę, że świetny pomysł, ale przede wszystkim ja bardziej bym się skupił na tym survivalu, tak? No strzelnica strzelnicą, ale to, że no żyjemy teraz, no każde czasy można powiedzieć, w jaki sposób są trudne, tak? Ale teraz no ta rzeczywistość... Nie tylko trudne, ale i niebezpieczne są teraz. No właśnie, więc gdzieś myślę, że taka możliwość samego też nauczenia się pewnych rzeczy, tak? Jak reagować na kryzysy, co robić, opatrywanie ran, takiego przetrwania, to myślę, że też jest rewelacyjny pomysł, tak? I stworzenie takiego centrum w Płocku też myślę, że dałoby taką możliwość i spędzenia czasu, tak? Ale i nauki. Nauki takich, że tak powiem, podstawowych umiejętności, właśnie, które są przydatne, to też podkreślmy, że to nie chodzi tylko o czasy wojenne już, żeby też ludzi nie straszyć. Tak, oczywiście. Ale przecież wypadki zdarzają się zawsze, zranienia zdarzają się zawsze. Mamy kryzys energetyczny, mogą wyłączyć prąd nam na dłużej. No, i co wtedy robić, tak? Jak reagować? Możemy zgubić się w lesie, bo nam się komórka rozładuje. Tak. Warto jest takich umiejętności nabyć. Wszyscy teraz, że tak powiem, używają Google Maps czy innych nawigacji, tak. I wszyscy wiemy, gdzie dojechać, jak dojechać, ale no ja jeszcze, że tak powiem, jestem z tego pokolenia, że te komórki dopiero wchodziły, więc też jeździłem z mapami, tak? Więc to była całkowicie inna perspektywa. Oczywiście teraz to jest wszystko łatwiejsze, ale jeżeli tu już nie ma prądu, tak? Coś się dzieje i zaraz komórki nam padną. Nie będziemy mogli się dodzwonić, nie będziemy mogli działać tak naprawdę. Pozyskiwać żadnych informacji też. Co wtedy, tak? Więc też musimy jakby nauczyć się żyć w takiej, na razie i głęboko wierzę, że nigdy nie będziemy musieli jakby w takiej rzeczywistości żyć, ale musimy, że tak powiem, na razie można powiedzieć sztucznej rzeczywistości, tak? Ale nauczyć się też żyć, tak? Więc myślę, że to też jest świetny pomysł, tak? Więc też się pod nim tutaj podpisuję. Też jestem za tym. Mam nadzieję, że obydwa projekty zostaną zrealizowane, bo byłoby to z korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i w ogóle dla całego Płocka. Zwłaszcza Centrum Nauki, to również tak, pod kątem tutaj, turystycznym. Tak. Ja też jestem całym sercem za tym projektem już od 10 lat, bo od tylu lat o tym projekcie mówimy. Więc mam nadzieję, że to no naprawdę ja tutaj, się spełni. Tak jak mówiłem, że to jest na razie o tym no, dyskusja, tak? Wierzę głęboko, że później ten kolejny etap, co mówiłem, nawet o rozwoju akademickości, finansowanie i działanie, tak? Dlatego musimy jak najwięcej osób przekonać do tych pomysłów, że one są dobre. Im więcej osób będzie chciało się w to zaangażować, im więcej osób będzie mówiło o tym, że tego chce, że to jest fajne i potrzebujemy tego, no to myślę, że tym większa szansa na realizację. Na realizację, tak. Ale tak jak pan mówił o tym, że ta dyskusja nie może trwać tak zbyt długo, to chyba 10-letnia dyskusja o Centrum Nauki i Edukacji w Płocku wystarczy. To jest zbyt i długo, tak. Zacznijmy w tym kierunku działania. Bardzo dziękuję za rozmowę, było mi naprawdę bardzo miło. Moim gościem był Marcin Kowalski, wykładowca akademicki i kandydat do Rady Miasta Płocka. Dziękuję państwu, dziękuję pani. Materiał wyborczy KKW Trzecia Droga PSL PL 2050 Szymona Hołowni.